Dzień dobry, cześć. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że mam tak troszeczkę dino na piasku, no nie, że no w ogóle go nie widać praktycznie. Ciężko jest go zauważyć gołym okiem. Te fajnie to się rozrosło, co? Zobaczcie, jaka łąka pięknych włosków. Specjalnie wam to pokazuję, żeby nie było, że jest tak wszystko pięknie i cacy. Bo pisząc się na baniak morski, musicie się wiązać z tym, że co chwilę będzie jakaś walka. I żeby to hobby naprawdę przynosiło satysfakcję i ciszyło oko, to wymaga dużo poświęcenia, jeszcze więcej pieniędzy, jeszcze więcej czasu. Ja, jak widzicie, mam dino powiedzmy na jakichś 40% piasku. No nie jest fajnie, prawda? Ale na razie nie chcę żadnej chemii stosować. Staram się to zwalczyć sposobami bardziej naturalnymi. Na razie dałem, jak widzicie, nadmuch mocny w to miejsce. Leję cały czas te bakterie, tą odżywkę, którą mam. Baniaka na razie nie wysadziłem. Jak widzicie, Ksenia pulsuje. Więc dziwna sprawa, bo niby Eno 3.0, a jej dobrze, więc może nie do końca taki ten preparat jest zły i jakieś ma te składniki odżywcze, które pasują tym koralom. Będę zmieniał oświetlenie na te piątki. Te LEDy pójdą na sprzedaż. Jakby ktoś chciał, to w przyszłym tygodniu pewnie wystawię je na OLX-ie. Możecie sobie zerknąć. Widzicie, jak to u mnie świeci. Ja jednak idę w te piątki. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Może jakąś hybrydę z tego zrobię. A na razie to tyle. Miłej niedzieli wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.